Już ma 8 torów, 6 torów, 8, 6 torów, dobrze, ma 6 torów, dalej Raven, trochę Marinesów, to znowu produkcja Marinesów. Moja armia tutaj niezbyt ma szans, tu już leci kolejny gościk, który ma dwa niuki przy sobie. Mój tutaj XP, jak widać, produkuje się, już odzyskałem trochę płynność finansową, więc wznowiłem produkcję Marinesów. Wznowiłem produkcję Marinesów, tutaj budowałem kolejnego Ghost Academy, bo chciałem mieć te dwa niuki. Ten starport w ogóle nie wykorzystywany jest tutaj, bardzo chciałem budować Battlecruisera, właśnie leci Battlecruiser. Ale chyba go tam stracę. Uznałem, że Battlecruiser jest skuteczne. On się bardzo ich boi, bo nie wie, że ich nie ma, chociaż już teraz powinien wiedzieć. No i patrzcie, już jest godzina gry, ekscytująca godzina gry. Bardzo szybko czas leci, jak się tak obserwuje, jeśli tak komentuje i ogląda. Bardzo szybciej leci, jak się gra. Szczególnie, że mi parę razy siostra przeszkadzała w grze i ja mam problemy tam z koncentracją, ale no, na szczęście wszystko jest w porządku. Tutaj, jak widać, rozbudowuję się, już mam. Rozbudowuję się, wydobywam tutaj gad, potrzebowałem trochę na kolejne battlecruisery, bo mi się tutaj skończyły wszystkie. O, atakuje mi tutaj tego expa, niestety. My kochani Sensorsy, to jest jedyny mój źródło przychodu. Mam 600-700 golda. Wycofuję swoje szybkie jednostki, tutaj parę jeszcze ten. Wycofuję, tutaj chciałem drugiego Orbital Command wysłać tutaj, żeby go postawić. Nie wiedziałem, że on tutaj ma już swoją bazę. Wycofałem szybko swoje dwa Orbital Command, bo to nie było sensu, żeby go trzymać. Już tu nic nie było. I tak, tego stracę, Orbital Command już się pali, nie dam rady go tutaj reperować, on tu nie zdąży wrócić. Na szczęście ten Orbital Command tutaj wróci i potem jeszcze raz wyląduje. Tak, tutaj już ma 30 życia, 30, 29, 25. Nie doleci, nie da rady wylądować, nie da rady wylądować. Trzymam gotowe STFO do naprawy, już tutaj czeka tylko na prawą, ale niestety mi się nie uda, będzie przy lądowaniu tutaj padnie. No, dokładnie, już nie mam, straciłem ten na szczęście mam jeszcze jeden. Mając 600 surowców, wiedziałem, że nie mogę sobie zaryzykować straty, więc postanowiłem, że wybuduję jeszcze jednego. Jego armia tutaj jest niewiele większa, tutaj mam Battlecruisera gotowego z Yamatoganem, który nie jest gotowy, bo mu się potrzebuje naprawdę dużo energii. Jego armia się składa aktualnie tylko z takich jednostek, z dwóch Ravenów, 8 Marinesów i 7 czołgów, 7 tych 7 torów. Tutaj ma kolejnego 8 tora, już ma tutaj znowu produkcję torów, znowu produkcję Marinesów. Widać, że odzyskał płynność tutaj. Czymś zakowałem, a uznałem tutaj przed tym Battlecruiserem, uznałem, że może niszę tutaj, jego tory się wracają, to był niestety mój błąd. Troszkę tak może pomęczyłem, znowu kupowałem sobie trochę czasu, nie wiedziałem, że tutaj ma expo, myślałem, że już koniec jest surowców, że przecież będzie koniec, że jesteśmy znowu bez tego, znowu ma supply depot, supply bloka, nie może znowu budować jednostek. Tutaj mój tor zniszczy mu kolejnego zaraz tego, ale niestety no tutaj już nie da odlecieć, bo tutaj ma swoje jednostki, tutaj ma blisko moich kamieni, niestety to widzę to wszystko, wiem, że zaraz tutaj będzie koniec. A z tymi kamieniami już niestety nie będę w stanie ich obronić w żaden sposób. Tu moje jednostki są, zdaję sobie sprawę z tego, że będę musiał zaraz wykorzystać, bo może mi wpaść do bazy. Tutaj mam Marinesa, którego zaraz stracę i tak, zdecydował się jednak na rozwrócenie kamieni. Więc muszę tutaj szybko, wysłałem tutaj nuka, a niestety koleś mi wbił do bazy i uniknął tego nuka. Wiedziałem, że ten nuk nie da, więc go przerwałem, bo to nie ma sensu takiego kontynuowania nuka. Mam tu jeszcze jednego nuka. Moje jednostki tutaj uznałem, że oj, niedobrze jest, bo mi wbija się do bazy. Wiedziałem, że to już będzie koniec, zaraz wykończy się za minutę grę. I wbijam, cofam się moimi jednostkami, to jest moja ostatnia szansa obrony. Jeśli mi się uda, straciłem mojego ghosta, straciłem moją szansę na nuka. Nie wiedziałem, już nie miałem żadnego nuka, nie miałem żadnego ghosta, nie miałem cóż z tym robić nukiem. Miałem jednego gotowego nuka i nie wiedziałem, nie straciłem tego nuka, bo on był wbudowany w tym Ghost Academy. Tutaj moja armia się już składa, czoł gotowy. I to jest moja ostatnia deska ratunku, czy mi się uda obronić, czy nie, od tego wszystko zależy. I tutaj armia moja walczą. Niestety mam więcej torów, tutaj jeszcze mam z tyłu parę torów. Moje tutaj jeszcze nie mają szans, tu miałem dwa czołgi nierozstawione, nie zdążyłem ich cofnąć. I tak, niestety tutaj straciłem, już tutaj wiedziałem, że nie miałem szans. Wiedziałem, że tutaj nie odbuduję się, nie miałem surowców, nie miałem nic, miałem 89 golda, troszkę tego i już wiedziałem, że to jest koniec, napisałem GG i podziękuję wam za grę. Nawet to była mega epicka gra, się tutaj bawiłem niesamowicie. Przegrałem, ale zabawa była przednia, z takimi przeciwnikami mogę przegrywać. No, jak widać. Było parę okazji moich do zniszczeń tutaj, szczególnie jak miałem tutaj parę torów, niepotrzebnie tutaj nuka wysłałem. No, ogólnie rzecz biorąc, gra była znakomita, jeszcze raz to powiem, świetnie mi się grało. Świetnie mi się grało, wysłałem nawet ten filmik do Haskiego, ciekawe jak to oceni, ciekawe co mi napisze, spytałem się go, gdzie zrobiłem błędy. No, jak widać, tutaj już nie miałem szans zbytnio, mój przeciwnik tam też parę razy failował, skontrolował dobrze torami, mam dużo torów. Ja tam kontrolowałem też parę rzeczy, mógł wybudować parę Battlecruiserów, nie zrobił tego, miał za dużo surowców, niepotrzebnie tego zabudował, miał 60 surowców, spokojnie sobie z tym poradził. Ten exp go ocalił jeszcze bardziej, tutaj już wznowił mu income, tutaj mi przerywał bardzo skutecznie. Ten Highly Source musi tutaj parę wniosków z tego wyciągnąć, z tego walki. No więc jak widać, gra była bardzo udana, dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Kamos out.